Ok, witam was w kolejnym odcinku, sobie zagrajmy w Diablo 2, Lord of Destruction. Mam tutaj Frankiem Nekromantą. Mamy poziom 43, niedługo będzie miał również 44. Ostatnio zdobyłem taki fajny pasek, więc sobie go zamienimy za ten pasek Saigona. Odporność na ogień mi tutaj zmaleje i życie też mi chyba to zmaleje, ale mam odporności wszystkie plus 10. Tak więc idziemy jak najszybciej tutaj do miasta. Zobaczymy jeszcze do Ormusa, czy ma jakieś ciekawe różdżki może. Witaj. Cześć panie Ormusie, zbroję. Różdżki. Mnie interesuje z tą, która mi dodaje do szkielecików plus 3 co najmniej. Nic ciekawego. Tutaj nie ma ciekawego nic. Do ożywienia plus 2 do groźby, nie interesuje mnie to. Plus 3 do zmniejszenia odporności, plus 3 do szkieletów mi jest potrzebny, panowie. Żelaz na dziewicę, do mistrzostwa w władaniu golemami plus 2, to nie. No szkurna, nie ma tej, która by mi tutaj spasowała. Plus 2 do żywienia szkieletów, mi trzeba plus 3. Tak więc ten pasek, który wpakujemy tutaj do tego, do skrzyneczki. Później sobie go ułożymy poza nagraniem. Te miksturki, szczerze mówiąc, też nie są mi potrzebne. Nic, wychodzimy na zewnątrz. Będziemy tutaj naszego przyjaciela. Wkraczasz do lasu pająku, mam tutaj mrocznego wędrowcy. Jestem ciekaw, czy tam się go będzie zablokować. Panie, nie idzie, pan idzie. No nic, zwiększenie obrażeń. Bestia czerwi. No będziemy tutaj sobie produkować pierwszych moich śledzików, tylko gdzie oni mi uciekają. Kasi, pomagaj tamtemu. Ok, mam pierwszych moich trzech szkiecików, może być maksymalnie 9, zdobyłem nowy poziom. Kurczę, tylko mi myszka ucieka poza nagranie, nie wiem czego. 2 do siły, 1 do zręczności i 2 do żywotności. Tutaj będziemy pakować sobie w umiejętności. Co my tutaj ciekawego mamy? To, to i to. Mistrzostwo, nie, przywołanie odporności, kolejny poziom, 47, to mieli moi przyjaciele już. Procent do wszystkich tych odporności. Więc będziemy się tutaj trzymać przy lewej, przy prawej stronie. I będziemy powolutku tutaj wszystko eksplorować. Chmuro skrzydły. Złoto. Ok, mam już 9 tych szkiecików, tak więc superasko. Leś na bestię, czegoś tak. Leśny łowca. Mój Kasi ma tą broń, którą bierze i ten przestrasza moich przeciwników. Wszystkie odporności 4. Pęcherz burzy. Zaklęte zimno, zaklęta aura. I też mam wybuch swok, tak więc sobie go poużywam. A, nam się skończyło. Kupię sobie miksturkę zatem. Jest tutaj figurka, którą możemy wziąć i ten. Którą możemy wziąć i w boskie berło wymienić w tym, no tego. Nie mogę jeść więcej. W tym całym kurast. Czekajcie, ja to muszę sobie troszeczkę ogarnąć. Piłem się niebie do sanktuarium świętych łód, fajnie. Taka różdżka mi wypadła do kitu. Ten talizman mnie interesuje, sobie go zadweźmy i zidentyfikujemy. Szybko, nie do kitu. Okej, lecimy zatem do przodu. Zdania jeszcze tutaj nie mamy powykonanego. Jesteśmy w lesie pająków. Tutaj na prawo nie ma już nic. Więc sypiemy do przodu. Miksturka wzmocnienia, złoto, większe miksturki do leczenia. Tu mamy klucz, który też możemy się przydać. O panie. No i zwiększamy obrażenia, oni się wszystkim wezmą i zajmą moje szkieleciki. Mam przy to raz 9, tak, to super asko. Miksturkę do leczenia sobie ją podniesiemy. Wykonana z kości. Co to chwilę? Plus 1 do mistrzostwa w wodaniu golemami. Kurna, to jakie to są do kitu rzeczy. Ja mam tutaj taką tarczę lepszą o wiele. Zwiększamy obrażenia. I z wybuchłych zwłok i powinno ich tutaj wziąć i troszeczkę pouspokajać.
te skrzynki sobie pootwieram, może coś ciekawego mi wypadnie. 300 sztuk złota zawsze się może przydać. 424 sztuki złota. Prymitywny gotycki topór. Leśny łowca. ...275 sztuk złota, 350 parę sztuk złota, pijawka. Nic ciekawego mi tutaj nie ten. Miksturka, mikstura zjęczonego gazu. Kurczę, zawsze zapominam, jak się te miksturki nazywają. Zjęczonego gazu. No używaj, panie, fajnie tego, no. Zwiększy mnie obrażeń. Krótki łuk, bo mnie interesuje tym. Miksturki by mnie troszeczkę interesowały. Jeśli mam jakiegoś bossa, który mnie tutaj bierze i denerwuje. Miksturka wzmocnienia. I miksturka do manty. Miksturki będę po prostu podnosił sobie. Tutaj mam kolejne miksturki. Jesteśmy przeciążeni, tak więc sympatycznie. Co mogę słuchać w moim tym ekwipunku. Wszystkie mamy na maksa. Dopakowanego. Znaczy nie, jeszcze tam. Mógłbym sobie wpakować coś do mojej kostki. Łuk. Tutaj mam jeszcze jakieś przedmiociki. Włócznia wypadła. I Kears. Maska śmierci. Nie mogę nieść więcej. Jestem ciekawy, jak ta maska śmierci w ogóle wygląda. No, tą figurkę sobie na razie tutaj opakujemy. Ta 60 do obrony. Wow, fajna. Sympatyczna i w ogóle. To jest szczerze mówiąc jeden z najodważniejszych przedmiotów, jakie w tym momencie posiadam. Może jak przyjdzie na piekło, to w tym... W pierwszym akcie sobie ją weźmiemy i ulepszymy tutaj. Albo sobie możemy też do niej wklepać dziurki w akcie piątym. No nie wiem jeszcze, jak to wszystko pójdzie. Na razie idziemy do przodu. Nie ma się czasu tutaj brać i opierniczać. Fetyszów mamy tutaj. Mamy też również i tego szamana fetyszów. Partyzana wykonany z demonicznej skóry pasek. Kurwa. No trochę dużo mam tych rzeczy, sobie nabrałem bez patrzenia w ogóle, co to jest są za przedmioty. To za 34. Złoty leży, tak więc pasowałoby sobie pozbierać. Czy zarazili mnie kościany hełm. Super miksturka do leczenia. A w skrzyneczce pusto. Tak więc idąc przy prawej stronie, tutaj do góry, idziemy do przodu. W tereny, w których jeszcze nie byliśmy. Czekajcie, mi pasowałoby sobie troszeczkę życie odnowić. Bo nie chciałbym wziąć i... źle skończyć. Te muchy mi podleciały. Olewa miksturka. Chmuroskrzydły. Miksturka. Miksturka do życia. A jeszcze też mam bossa jakiegoś. Miksturka man leczenia wzmocnienia mnie interesują. Miksturki do wzmocnienia. Prastary miecz. Nie mogę nieść więcej. To nie mów tego typu rzeczy, mój przyjaciele. To zaraz sobie jakieś miejsce. Kurna, to wklepiemy, zrobimy. Prastary miecz pokażemy. Zrzucimy sobie okiem, jak on wygląda fajnie. Ciekawy, ciekawy. Sobie go wpakuję do tego do miasta. Czekajcie, go nie mogę nosić, ponieważ mi brakuje zręczności 88 aż. Mam zręczności 69, no to jeszcze troszeczkę po tym sobie on tam postoi. Wreszcie mamy złoto. Mamy kupę złota, to już sobie zbadaliśmy, to sobie też otworzyliśmy. I lecimy do przodu. Do przodu lecimy ładnie sobie. Zwój identyfikacji, złoto. No i wybuch zwłok najlepiej. Mam tutaj dosyć duże skupiska tych przeciwników, co możemy sobie brać i tych. Jestem przeciążony. A co ty za przedmiot? Jestem bardzo ciekawy. ...14,53. Bohara jakaś taka. No to nic, będziemy na razie sobie to nosić. Później jakby to sprzedamy. Bojowa laska, różdżka.
Czyli tą boharę sobie popijemy tutaj, o. Tą łóżkę możemy sobie pewnie zobaczyć, co to jest za łóżka. Nic ciekawego. Jednego szkieleta możemy sobie wziąć i zawołać, bo mi ten... Uszkodzony przedmiot gotycka zbroja. Nie chcę, żeby to był uszkodzony przedmioty. Niech stójka wytrzymałości mi wypadła. Ty, panie. Ja nie chcę tutaj stracić życia. Pika, pika. Ty, udało mi się podnieść pikę. Bardzo niska szybkość ataku, 1463. No szkurde, nie atakują ci kolesie. Trzeba być ostrożnym, bo mogę wziąć i wyzionąć ducha. Ta pika ma bardzo dużą szybkość ataku, a to ma normalną szybkość ataku, to spoko. Znamy tutaj dziewiątego przyjaciela mojego ukochanego i lecimy do przodu. Ładnie, przy prawej stronie się utrzymamy. W skrzyneczce mamy pułapkę, która mnie zaraz nie będzie chciała wziąć i sieknąć między oczy. Zwój miejskiego portalu. Puk, puk. Czy w tej skrzyneczce jest coś ciekawego? No szczerze mówiąc, na jakieś takie piki dobrej jakości biorę i poluję. Albo piki z tym i ten tego, no. Z dużą ilością dziurek, eteryczne. ...286 sztuk złota. I nic poza tym ciekawego, co nie mamy. Pijawki jakieś z jakimś bossem tutaj podleciały, tylko tego bossa nigdzie to nie widzę. Custom w tym momencie zdobył poziom. O, tutaj sobie stoi. Ropień nieszczęścia, wyjątkowa siła, wyjątkowa, nie przytam. Custom poziom 34. Do portalu, do leczenia, do many. I chyba tyle, nie? No to chyba tak. Heroldyczny tarcz. To jest tarcza ta paladyna, tak dobrze pamiętam. Gotycka zbroja płytowa. Co robi ten przycisk? Myszki. Ta. O, to jest właśnie zbroja. Nie, ja będę jej podnosił. Pełna zbroja płytowa. Kurde, jakie różne typu rzeczy mi ciekawe tutaj wypadają. Ti. 157 do obrony ma. Mistrzówka odtajnia, nie mogę jej już nosić. Tą mistrzówkę sobie wypiłem, co sobie wpakujemy do mojego tego. Ekwipunku. Jakieś bełty mi tak wypadły. Zwój identyfikacji nie zawsze się może przydać. Pamiętam, że miałem mało tych zwoi. Więc nikt z tego się nie wiedział, jak sobie będę podnosił. Rodela. Złoto. Chmuro skrzydły, koleś tutaj lata. Nie ma nic ciekawego w tej skrzyneczce. Miksturka do leczenia. Mapę zrzucimy na prawą stronę, żebym lewą tutaj widział dosyć dobrze. Łopanie. Trochę ciekawy napis, sorry. Umieram z pragnienia. Zaczyna biały młot. Jestem przeciążony. W gardle mi wysychać mi zaczęło. Czekaj, się wrócić do miasta. Też sobie wpakujemy tutaj do mojej skrzyneczki superlaskiej. Tą figurkę zaraz sobie też oddamy, zostawimy jakieś te. Okej, okay, to tutaj niech będzie, jeszcze te rzeczy posprzedajemy. I czekaj, jeszcze tutaj to nie jest takie ta sytuacja, bo jeszcze to mam tutaj do oddania. Jeszcze. Antykarda Kejna. Czy tam coś ciekawego dowiedzieliśmy, jemu oddamy, znaczy jemu nie oddamy tą figurkę, damy ją komuś innemu. Ale u niego możemy sobie posprzedawać kilka rzeczy. Rzucić okiem na moje, na różne typu te różdżki, plus 3 poproszę. Tu. A myślałem, że to będzie tamto. Ale nie. Dobra, lecimy w tym momencie do tego kolesia, który nas sobie nie przywiózł, tylko z którym przypłynęliśmy. Cóż, chwała ci. Okej, okay, czyli wymieniliśmy sobie tą oto zajmiaszczą figurkę na inną. I tą inną możemy sobie wymienić u Alcora. Psiakrew!
przyrządziłem dla... No i zostaliśmy jakąś taką fajną, naszą miksturkę, która mi tutaj zwiększy życie o 20. 442 do życia. No i spoko, ale jeszcze nowego zdania tutaj nie mamy, aktualnego. Nigdy... O, w tym momencie mi powiedziała się o nim ten tego, no. Descartes Kane, oko w grocie pająków. Musimy iść do groty pająków w tym momencie, tylko czekajcie, bo się pogubiłem troszkę. Czyli mając się przy prawej stronie, powinien iść w tym oto kierunku. Większe wyobrażenia, pewnie się weźmiemy i odsuniemy. Zawołamy sobie jednego szkiecika, który będzie mi tutaj pomagał. No i co, będziemy dalej tutaj eksplorować ekstrukę domany, do leczenia wypada. Ekstrukę domany, zwiększamy obrażenia. Leśny łowca. Sobie, inaczej usiądę na siedzeniu. Gotycka zbroja płytowa, kurczę mole, taka fajna, żółcia mi wypadła. Może coś ciekawego będzie miał przy sobie. Sobie od razu zidentyfikujemy, bo mam takiego możliwości. Obraz zręczności, jaki to jest. Lecimy dalej do przodu. Zwiększamy obrażenia. Syłka ta laska. Długi miecz mi wypadł. O, bo tam na koledzie jest przestraszony, to się ten... Już nie będę mu tak narzucał. Opę sobie na lewo przerzucimy, mam tutaj większą miksturkę do leczenia. I ten tego w skrzynce, nic ciekawego. Kurczę, jakaś ta... Jesteśmy w dżungli u pieszców, w... Las pająków. W grocie pająków. No to w tym lesie pająków jest grota pająków. Czyli tutaj jeszcze na razie nie idziemy, się wrócimy. No bo ten przedmiot, którego poszukujemy, znajduje się w grocie pająków. Tutaj w lesie całym. Sorry, kawałek musiałem się napić. Oj. Z okienku mi się wzięło i kliknęło. Zbroja turniejowa. Nie mogę nieść więcej. Brand bez skazy. 103 do obrony taka zbroja. Kurczę, jaki fajny brand mi wypadł. Czyli tu jest znowu ta czoła dżungla u pierzców, to nie, wracam się tu. Pierścionek mi wypadł. Sobie go możemy zidentyfikować. Zobaczymy, co to za pierścionek. Czas działania trucizny zmniejszony o połowę, w tam o 25%. Wracamy się do tyłu. W poszukiwaniu groty pająków. To już zadanie poboczne mamy zaliczone. Dosyć dużo mi życia zabieram te małe te bestie. Muszę być ostrożny. Większą miksturkę do many, miksturkę do leczenia. Pas, kolczy, interesujące. No podnieś wszystko, panie Franiu. Ten pas za chwileczkę sobie weźmiemy i sprawdzimy. 35 do obrony, fajnie. Coś tu kiedyś będę sobie go używać. Super. Miksturka do leczenia. Miksturka. Zjęczałego gazu. 75 sztuk złotych monet. Olejowa mikstura. Tutaj może być gdzieś ta cała grota tych pająków. To jest zabudowany. Znaczy nie zabudowany, tylko nie ma tutaj przejścia. Do groty pająków. Super, lasko, znaleźliśmy grotę pająków. To się pokiłem do środka, czego by nie. No panie Franiu. Mapa mnie to interesuje. Mam tutaj ten tego, no nic ciekawego. Mapę sobie wrzucimy na prawą w stronę. Tkacz. Nie przeczytałem, jak tam się kogoś nazywał. Złoto, 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 złoto i złoto. Gnisty pająk. Szark płonący, wyjątkowa siła, przekleństwo zaklęte zimną. Gnisty pająk. Znaczy wybuchu złowu, mogę sobie poużywać i zaraz będzie po tych wszystkich pajączkach.
Wielki kafar, miksturki do leczenia, nic poza tym ciekawego, jest jedna miksturka do wzmocnienia. Jestem Oko przeciążony. Kalima, no jak co ty mi kurczę stary, gadasz mi, że nie Nie możesz podnieść mogę oka nieść tego Kalima. więcej. Tym jest przedmiotem, tego, no. Fabularnym. Okej, udało mi się tutaj bardzo szybko znaleźć to całe oko. Strasznie się cieszę z tego powodu, nie będę musiał tutaj wziąć ten. Pas dobrej jakości, wykonany jest. 39, fajny. Nawet lepszy od tego. Tak więc wychodzimy do lasu pająków i w tym momencie te dwa zadania już mamy wykonane. Teraz idziemy do kolejnej lokacji. Czyli wracamy się znowu do tyłu. Jeszcze golema sobie zrobimy. Jest super racko, moi przyjaciele. Tylko, że chciałem tutaj przy prawej stronie trzymać. To zajęło było przejście chyba. Jesteśmy w tym momencie w dżungli u pieszców. Jeśli rzucić tego kolesia, tutaj przejścia nie ma. Poziom 44 mamy. Jeszcze troszeczkę brakuje. Do poziomu 45. Trzymaj się z daleka od tych małych kurdupik, bo mi we mówi. Za Junią. Panowie, idźcie na nich, no. Do ataku. Zabójca duszy. Jednego szkielecika może sobie zrobimy. Antidotum, jakby coś się działo, to żebyśmy go mieli. Balisa to jest Jestem przeciążony. taka kusza. Może tylko zrobimy przedmiot i nic ciekawego. Halabarda tam była. Maciu. Zwiększenie obrażeń. I powoli, powoli się wszystkimi tymi małymi kurduplami zajmiemy. Panowie, ten szaman może być dla mnie niezbyt bezpieczny. Strzały mi wypadły, które szczerze mówiąc nie wiem po co. Po co by się mi mogły przydać w jakikolwiek sposób? Okej, lecimy dalej do przodu przy prawej stronie, ładnie tacy zajmiaszczą. Powiem sobie golema. Wieści dwie sztuki złota. Miksturka wzmocnienia. Nie możemy sobie ich podnosić, kurczę, mamy pełno w plecaku. Już nie do tych przedmiotów, jak sobie zidentyfikujemy i w ogóle, kurczę, fajnie, zjem do siebie plus 50 domami. Co się dzieje? Miejsca już nie mam w tym. Praktycznie nie mam miejsca. Zrobimy taki o trik zajmiaszczy. Miejsce mi się jakoś tam zrobiło, nawet nie wiem co się tam dzieje w tym. Na ekranie, okej, okay. Wzmocnienia, antidotum, złotą, wzmocnienia, rękawice. No i chyba tyle, nie? Czekajcie, że uczyłby okiem te rękawiczki, bo to chciałem kliknąć. Czy do zręczności, czy się do odporności, nie. Gotowy pas, złotą, miksturki różnego typu. No i złoto przede wszystkim. Więc lecimy do przodu, tam gdzie nas jeszcze nie było. Skrzydlaty koszmar. Bohara. Bohatyna. Ty bosika. Skrzydlaty koszmar. Szlum. Gniewu, wyjątkowa siła i przekleństwo. Nie jestem w stanie wziąć ten. Na jakąś tą runę poluje. Kilka wzmocnienia. Wykonany z demonicznej skóry pas dobrej jakości. Leczenia, odtajniania, leczenia, miksturkę do many i tego. Tutaj mam jedną miksturkę do wzmocnienia, którą bym się wziął i udał. Po którą bym się wziął i udał. Interesuje mnie ten pasek. 38, 39. Pan z dymu skóry pas dobrej jakości, wygodnie pas dobrej jakości, 38, jest lepszy. I to jest przedmiot ten normalny, tak, biały. No jestem za tym zamurkiem i nie mogę wziąć i przeklinać przeciwników moich.
Kupę miksturek, ale nic sobie bym tutaj mogło wziąć i zainteresować. Czysta 60 sztuk złota, w tym momencie zdobyłem nowy poziom, nawet nie zauważyłem wcześniej. Kolczuga, miksturkę do many i nic poza tym. Dobra, weźmiemy sobie poziomik. 2 do siły, w tym momencie mamy 105, 1 do zręczności, w tym mamy 70, w tym momencie mamy 70 i 2 do żywotności. 105 do żywotności, 448 sztuk życia. Sztuk życia, punkcików do życia mamy. Umiejętności, 50% mamy odporności na wszystko. Moje bestie będą w tym momencie miały. Więc zabawam sobie golema i moich szkielcików. Dobra. Jakiemuś szkielcikowi się wziął i oberwał między oczy. Nic ciekawego tutaj nie mamy. Nie zlecimy do przodu przy prawej stronie. Się trzymamy. Szalony łupieżców. Miksturkę do many. Jest wybuch zwłok i tyle, co wy chcecie od bójcia Francia. Bedysz mi wypadł jakiś taki. Jestem ciekaw, co za bedysz, tylko kurna chata, patrzcie się, co będzie w tym miksturek. Nie mogę. Jestem przepełniony. Tja. To damy tu, to sobie wypijemy i nam bedysz miejsce sobie zrobiliśmy. Tata, od 1 do 27 taki mieczyk, później to zmierz dwuręczny, to też mi chyba nie pasuje. Złoto. Niskiej jakości, duża tarcza. Skrzydlaty koszmar. Pierścień wypadł. Sobie go zidentyfikujemy. Zostało mi 9, wszystko odporności plus 3, uuu, fajnie. Ta, odporność na błyskawicy, szansa na zdobycie magicznego przedmiotu. Wszystko odporności plus 3 to jest dosyć ciekawe. Dobra, pozbieram sobie tutaj to złoto, może mi się przydać. Czy tutaj jest jakieś przyjście? Chyba nie ma. Chyba. To więc lecimy przy prawej stronie. Mam tych małych łupieżców. Chyba lepszy rodzaj tych wcześniejszych fetyszów. Złoto, złoto. Szaman. Nie przeczytałem, jak się nazywa ten szaman. Szkoda. Złoto, złoto. Złoto. Nie ma tutaj przejścia. Też tutaj przejścia nie ma. Łupieżców. Zabójca dusz. Złoto. Zabójca duszy, nie dusz. Skrzydlaty koszmar. Mam poziom 45. Kasim ma jeszcze 44, jeszcze troszeczkę mu tam brakuje. Większa miksturka leczenia. Łupieżca i skrzydlaty. I zabójca dusz. Korber mi wypadł, tylko i wyłącznie z jedną dziurką, to ten, to nie jest fajnie. Kurczę, ale w gardę mi zaczyna wysuchać. To mam przejść na lewo. Dwie skrzyneczki, mam tutaj również gotycki mieczy. Jupi, mam tutaj punkcik nawigacyjny, super asko. Dobra, ale w tym momencie się oddałem zbytnio od miejsca, które mnie interesowało. Czekajcie się, miałem przejść przy prawej stronie, chciałem przejść przy prawej stronie, nie przy lewej. Tak więc wracamy się tam, gdzie byliśmy wcześniej. Później będzie jakieś przejście, którego nie zauważymy i ten. Mam jakąś miksturkę do wytrzymałości, chyba nic ciekawego nie wyjdziemy, czy nie mamy. Chwileczkę sobie postoimy, by się wytrzymałość wzięła i odnowiła. 192 sztuki złota. No i lecimy przy prawej stronie.
W resztkach mamy uszkodzony przedmiot arnizonowy hełm. To jest hełm dla tego tętego no, barbarzyńcy. Szmaragdy, miksturka do leczenia. Wypijemy sobie od razu. Mieć pełnię życia. Super miksturka do leczenia. 217 sztuk złota. Większa mikstura do leczenia. Obrońca, taka tarcza. Pierwszego poziomu, da. Ty, a 48 do obrony. No szkoda mi, bo w tej oto tarczy możemy mieć tylko jedną dziurkę. To nie będę jej nawet podnosił. W skrzynce mamy coś ciekawego, czy... A! APS wrócimy na lewą. Zwiększymy sobie ładnie obrażenia. Szaman zabójcy, zabójców dusz. Bojowe berło, zbroja pierścieniowo dobrej jakości. Bojowe berło ma 4 te dziurki. Niemożliwe. Co jest mniej miejsca w tym bojowym ekipunku. Taka miksturka by mi się przydała, szczerze mówiąc. Miksturkę do many nie interesuje mnie. Tutaj nie ma przejścia. Nie wiem, za chwileczkę może się wrócimy do miasta, żeby troszeczkę sobie rzeczy tych po... wyrzucać. Złoto. Czekaj, chyba, że to bojowe berło możemy sobie wrzucić też do tego. O, tutaj o. Gdzie mamy dodatkowe miejsce w ekwipunku. Wezwiemy sobie jednego tego, naszego przyjaciela. Mikstura zjednoczonego gazu, piorna ma... Ska? Glewia mnie, no nie interesuje. Maskę dla tego. Dla druida. Jedyny. Jardeowy kamień. Jaredowy kamień, jaredowy. Też kiedyś źle przeczytałem i przez cały czas mi ten... Mam tą złą nazwę. Tylko dla meteoru, fajny. Wielki miecz, topór, złoto. Podnieśliśmy szafir. Taki fajny amulecik. Nie mam takiego amuleta, ten co za amulet będzie. Może zmniejszony o 2, znaczy ja sobie go będę potem. Czego by nie. Sobie tego nosił na razie, jak coś to sobie go weźmiemy i sprzedamy. To nie ma nic ciekawego. Pierwszy co mamy. Miksturka z zjednoczonego gazu, 427 sztuk złota. 75 sztuk złota. 172 sztuki złota. Przejście. Skrzydlaty koszmar. Miksturka do many. Tutaj nadal mamy jakieś przejście albo jakąś drogę. Nie odkrytą, nie ma nic. Tak więc lecimy do przodu. Trochę życia mi ten tego. Pozdrawiam sobie tych koszykiem, gdzieś coś ciekawego nam powypada. Jestem przeciążony. Wykonany z zerkinnej skóry pasek. Ta. 26 do obrony. Kurna, ta, dzięki. Miksturki do many sobie podniesiemy. I lecimy do przodu. Kurczę, tylko że mam życie mało. Znaczy mało nie jest, ale. O kurczę, duży telefon. Jestem przeciążony. Plus 18 do życia. Spalona różdżka. Jestem przeciążony w tym momencie na tego. Niemożliwe. Na maksia, tak więc wracamy się do miasta. Wrócimy się do miasta. Idziemy posprzedawać coś? Czy sprzedawać się, bo nie wiedziemy. Tak, to możemy sprzedać, to też możemy sprzedać, to też możemy sprzedać. I też sprzedamy. Zobaczymy sobie na bronie. Nic ciekawego. Jedna różdżka. Znaczy różdżka z jednymi tymi.
z jedną umiejętnością mi jest potrzebna.